I've gotta get out of here before it's too late. They're at the door like a bag of wolves. Before I knew it, I'm at the gate. They're behind me, oh God. Bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu rozpoczynamy kolejny odcinek Resident Evil Revelations 2. Ostatnio chyba zakończyliśmy kampanię Moiry i Claire. I muszę powiedzieć szczerze, że zakończenie było rozczarowujące, przynajmniej dla mnie. Szybka, no powiedzmy szybka, ucieczka. O! A czy my mamy jakieś części w ogóle? Nie. A więc niepotrzebne nam to. Szybka ucieczka z tego kompleksu. Szybko się rozprawiliśmy. W sumie nawet się nie rozprawiliśmy. O! No proszę. What's that over there? That building might be a way up. Let's start heading in that direction. Tylko tam jeszcze ktoś idzie? A, dobry unik. Krótka gadka z Weskerową i tyle. Boż ty, skubańcu jeden. Moira zginęła. Tutaj nie zejdziemy. A, bo tutaj jest zalane, dobra. No i tak naprawdę, no... Rozczarowało to. Spodziewałem się czegoś więcej. Jak to każdy po rezydencie zapewne. Jakaś walka z bossem. Cokolwiek. No, wchodź tu, Natalia. Ale jedno powiem, ten chwyt z tymi niewidzialnymi robakami był po prostu wredny. Przebiegnie. Ale już przynajmniej wiemy, po co była ta dźwignia wtedy. Gdybyśmy jej nie użyli, to nie wiem, jakby to teraz się odbyło. Co? Gdzie jesteś? O, ty też się przy okazji wywaliłeś. No i pięknie. Natalia? Jesteś. Gdzie my mamy tą benzynę? Czy my możemy z czymś połączyć? Tylko z tym. Środki dezynfekujące zrobimy. Jak nas coś obrzyga znowu. Jak sobie z nim poradzić? Czy Barry tutaj? Nie może. Kurczę, tam jest skrzynka.
czy my mamy coś, żeby dać Natalii? Natalia, nie ma tu jakiejś cegły dla ciebie. No nie ma. Czy ty nie możesz takimi rzucać? Nie możesz. No to kiepscizna. Trzeba będzie się pożegnać z tym. Chyba, że teraz po drodze jeszcze jakąś cegłę uda mi się znaleźć. Ewentualnie. No właśnie. It's close, but it hasn't seen us. Aha, nie, nie mogę? Mogę. Pytanie, czy będzie nas atakował. Jednak będzie. Trzeba będzie to zrobić na takiej zasadzie. Chodź tu. A, dobra. Myślałem, że on cały czas próbuje ją ugryźć. No i drugie, pięknie. Dobra, Barry. Tam musimy się dostać, ale... I shouldn't go on ahead. Bierz tą swoją małą towarzyszkę. This thing is huge. It's like one of those cranes you see in junkyards. End of the road. We'll have to climb up the crane. It's a long way down. A tędy nie możemy się przecisnąć, no dobra. Aha, to działa na takiej zasadzie.
możemy sobie zabrać. Oj, nie widzieliście tego? Nie widzieliście? To jest pytanie, gdzie był safe. O, na szczęście tutaj, dobra. Nie, co ty robisz? Natalia. Natalia. Dlaczego ty mi to zrobiłaś? Tutaj spadniemy. Tutaj pociąganie tego. No, cię pociągaj za to. Bo to sprawi, że to przyjedzie tutaj. Jeśli bym strzelił. Nie.
Chodzi mi to po głowie. Pytanie, czy... I... Oj, niestety. I kontynuujemy ten zapomniany i zagubiony w odmętach mojego dysku odcinek Resident Evil. Przez bardzo, ale to bardzo długi czas. Nie miałem czasu w ogóle, żeby usiąść i na spokojnie ponagrywać. A jak miałem odrobinę czasu, to znowu nie było chęci, żeby tego nagrywać. Ale teraz może w końcu się uda to doprowadzić do końca. Pamiętam, że tutaj na długi, długi czas się zaciąłem i kombinowałem, co, jak tutaj należy zrobić. Tak więc na ten odcinek przygotowałem sobie małą ściągawkę, która mam nadzieję posłuży mi. We're really high up. That's right. Top of the world. Oczywiście już sterowania zapomniałem. Co tam jest? Dobra, czy teraz możemy coś jeszcze... Nie, dobra. Jeśli mała ściągawka się nie myli... Nie, tego nie należało robić. Kurde. Nie ma to jak w bardzo pozytywny sposób rozpocząć nagrywanie. Dobra, jeszcze raz. Ty tutaj. Tu jest drabina. Nie wiem, czy ta znajdźka jeszcze tam będzie na górze. Nie ma jej. Nie, jest tam. Postarajmy się nie zlecieć. Dobra, 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 nie biegniemy, nie biegniemy. Powoli, pomału. To przesuwa się tutaj. Dobra. A czy ja po tej... Nie, po tym nie mogę przejść. To może z... Chyba coś popsułem. No tu jeszcze skrzynka. Kurczę, zapominam, jak się tutaj biega. Amunicja, to nam się zawsze przyda. Na spokojnie, na kurczę. Przyzwyczajenia z innych gier, że na shifcie? Tak, na shifcie się biega. Dawać na tą platformę. Czy tam dalej mamy normalne przejście? O, to jest pytanie. Nie, nie mamy normalnego przejścia. Czyli zostaniemy na tej platformie. Teraz powoli, powoli, pomału. Okej. I jedzie. Dobra, tutaj mamy drabinę, mamy też jakieś ślady. Czy tą drabinę możemy strącić? Możemy. Dobra. Tam nie przejdziemy. Jakiś punkt zapisu. No, zejdź. Czy to nam coś da?
nam tylko to, że tutaj chyba jeszcze coś się świeciło, o ile dobrze widziałem.